Dzień dobry Państwu, albo dla niektórych dobry wieczór, bo niektórzy dopiero wstają, a niektórzy się dopiero kładą, więc tak czy inaczej, dzień dobry. Drodzy Państwo, ja mam dzisiaj u mnie, że tak powiem, na porannej herbacie, tak zupełnie inaczej. To jest pierwszy raz, kiedy o tak wczesnej porze rozmawiamy o mądrych rzeczach i do tego jeszcze potrzebnych rzeczach. Więc i że tak powiem, tak porannie kazała mi wstać ta piękna kobieta. Dzień I dobry. tak. W związku z tym, dzień dobry z uśmiechem. Więc przed nami poranna rozmowa. Moje pytanie pierwsze, moja droga, zanim ja zacznę, bo ja jakby złapałam się na tym, że jak ja zaczynam mówić o innych ludziach, to ich podobno czasami zawstydzam. Więc moje pytanie jest, jak pani woli? W sensie, czy ja mogę powiedzieć parę zdań o tobie, czy Możesz, wolałabyś. możesz. Tak, super. Trochę się znamy, więc coś chyba wiesz o mnie. Ufam, Niewiele, aczkolwiek, drodzy że Państwo. coś tam wiesz. Drodzy Państwo, spotkałyśmy się z Dorotą już naprawdę no, wiele lat temu, kiedy dinozaury jeszcze chodziły po ziemi, a mam wrażenie, że coaching wtedy nie był aż tak popularny, jak jest obecnie. I miałyśmy przyjemność razem współpracować przy projekcie Przekrocz granicę. I miałyśmy przyjemność ogromną, a przynajmniej tak mi się wydaje, przeżyć kilka ludzkich rozwojowych projektów przy tym jednym projekcie. I proszę Państwa, przed Państwem kobieta, którą podziwiam za etyczność, którą podziwiam za spokój, którą podziwiam za opanowanie i wewnętrzną harmonię. I do tego kobieta, która nie tylko mówi o pięknych wartościach w coachingu, ale ona jest pięknymi wartościami w coachingu. To jest to, co ja mogę powiedzieć o Dorotce. A Dorotko, teraz poproszę ciebie, żebyś ty powiedziała o sobie. To bardzo Ci dziękuję, Jasiu, za to zaskakujące wprowadzenie o No mnie, tak ale cię widzę. bardzo piękne, bardzo mi się ono podoba. Ta harmonia jest moim jakimś takim rzeczywiście ważną cząstką życia, tego co robię i tego co też chcę poprzez coaching, żeby się działo w świecie, w ludziach, dookoła nich, między nimi. Moja droga taka zawodowa do coachingu prowadziła przez różne meandry i coraz bardziej prowadzi w stronę, właściwie już tu jestem, w stronę pracy wokół takiego wyregulowania siebie w życiu, bycia w stanie zasobnym, wyregulowania emocji i z takiego zrównoważonego życia zarówno indywidualnie, jak i po prostu między ludźmi, bo człowiek jest częścią grupy i częścią społeczności, częścią też natury i świata, do którego należymy. Więc to jest dla mnie takim wyznacznikiem kierunku. Ale ważne jest dla mnie też w mojej pracy w kontekście zasobów i tego, kim jesteśmy, kim się stajemy, biografia człowieka. Stąd Więc moja biografia, biografia. co przez to rozumiesz? Stąd moja praca z fotografią, z fotografiami, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli z tym wszystkim, co nas w życiu kształtowało, kształtuje, co pamiętamy lub zapomnieliśmy, ale skąd czerpiemy naszą siłę tak naprawdę, bo wiesz, tak jak drzewo. Ono nie wyrosło tu wczoraj, ono rosło przez długo, długo i ono ma zawsze swoje korzenie. I im grubsze, mocniejsze, głębsze ma ten korzenie i ten pień grubszy, on narósł tymi doświadczeniami, odpornością na różne wydarzenia, tym to drzewo jest większe, potężniejsze i trwalsze. I my podobnie całe życie, jak to drzewo, po prostu rośniemy i jeśli mówimy o tym, że chcemy być odporni w życiu, też emocjonalnie, duchowo, radzić sobie w tym życiu i tak nim kierować,
to zrobić ze swoim życiem, co nam umożliwi szczęście, satysfakcję, spełnienie, no to my bardzo dużo tutaj czerpiemy z tego, co już za nami. I w tym sensie też pracuję z tą biografią po to, żeby na niej budować tu i teraz. To teraz mam pierwsze pytanie, bo mówisz o tym, jakby, przynajmniej tak cię rozumiem, o niejako powodzie tego i niejako o celu tego, skąd akurat tak. A jak w ogóle, jakbyś popatrzyła na początek, to jak to się zadziało, że zamiast na przykład wziąć, nie wiem, patyki i młotek do pracy w coachingu, to stwierdziłaś, fotografia będzie dla mnie ciekawsza. Słuchaj, to pytanie wcale nie jest takie głupie, że tak powiem, przezornie, przewrotnie, bo jak byłam małą dziewczynką, to był taki czas jeżdżenia gdzieś nad Bóg, na działkę, małe dronki drewniane, które gdzieś tam rodzice, szczególnie tata, montował własnymi jakimiś, wiesz, środkami, bo to były takie czasy, no, początek lat 80., przełom 70., 80., niewiele wtedy było tych zasobów. To ja się uwielbiałam bawić młotkiem i właśnie tymi skrawkami drewnianych, z których, wiesz, zbijałam, składałam różne formy, więc... Wszechświat podpowiada, no... Natomiast i to było dla mnie wtedy bardzo ulubione zajęcie, natomiast jednocześnie wyrastałam tam na łonie przyrody i z tą przyrodą byłam bardzo związana i w którymś momencie zaczęłam ją fotografować, bo po prostu od chyba urodzenia mnie absolutnie zachwyca wszystko, co jest mikro i makrokosmosem. I to się zaczęło od takiej pasji bardziej może estetycznej. Natomiast w 2007 roku, czyli już byłam bardzo dorosłą osobą, bardziej dorosłą niż wtedy, albo starszą, tak, zaczęłam realizować takie swoje duże pragnienie i ogromną zaspokajać ciekawość odnośnie losów moich przodków, poprzednich pokoleń, o których bardzo niewiele wiedziałam. Przystąpiłam do takiego dużego projektu poszukiwań rodzinnych, gdzie właśnie fotografie, te biograficzne ja je nazywam, czyli fotografie własne ludzi, sprawiły, że ja tą historię poznałam, bo dzięki tym fotografiom udało mi się dotrzeć do wielu osób i wybrane fotografie pojedyncze były jak taki glejt. Pokazywałam jakimś osobom z Zamorza, którzy mnie nie znali, że mam taką fotografię, coś chciałam się dowiedzieć i od razu tamte osoby do mnie odpisywały, że to jest taka historia. I ja zobaczyłam, robiąc ten swój projekt, wiesz, taki osobisty, że fotografie bardzo otwierają ludzi w takiej komunikacji interpersonalnej, że nawiązuje się właśnie jakaś taka więź i taka od razu głębia kontaktu. I jednocześnie, że one bardzo wciągają w opowieść, że w momencie, kiedy ta druga osoba, którą pytam o coś, ma fotografię, którą zna i zna całą historię za tą fotografią, to bardzo uruchamia się jej pamięć, ta pamięć długa, te rzeczy, które gdzieś są już zapomniane, że chętnie się angażuje w opowieść, że się dobrze często czuje, jak może opowiedzieć coś, o czym wie, pamięta i że potem ta osoba ma jakieś takie poczucie spełnienia, satysfakcji, dobrze się czuje. Dla mnie to było taką, wiesz, obserwacją, której ja sobie powiedziałam, a ja spróbuję może z tymi fotografiami popracować też w mojej pracy, rozmawiać z ludźmi, skoro one tak otwierają.
tak sprawiają, że się buduje między nami coś ponad tymi rolami, ustawieniami takimi, że ja tu pani trenerka czy coach, tu pan menadżer, tu ktoś i nagle przechodzimy od razu taki, wiesz, jump, jak przez płotkę przeskoczył, jakąś taką sferę zrelaksowaną, komfortową, jakiejś opowieści swobodnej, gdzie pojawiają się osobiste elementy, a za tymi elementami pojawiają się, jak uważnie słuchasz, wartości tej osoby. Ważne cząstki jej po prostu tożsamości, no to jest krótka droga do tego, żeby świadomie zacząć po prostu pracować i włączać tę fotografię do pewnych modeli, technik, sposobów pracy, których się gdzieś tam, wiesz, uczymy jako coachowie, czy terapeuci, czy trenerzy, czy nauczyciele, bo z takimi osobami pracuję, czy arteterapeuci. I to był taki od pasji poprzez osobisty projekt, eksperymentowanie do rzeczywiście takiej tożsamości zawodowej, można by powiedzieć. To mam następne pytanie, bo trochę zaczęłaś o tym mówić. To kto najczęściej albo... Tak, kto najczęściej chce rozwijać swoje umiejętności, wiedzę, kompetencje w zakresie fotografii w coachingu? W coachingu czy po prostu w procesach wsparcia, nazwijmy to tak? No to jest świetne pytanie, dlatego że to się różni, tak jak ja sobie to obserwuję, po tym, kto właśnie się ze mną kontaktuje, kto przychodzi inaczej tutaj w Polsce i inaczej na tak zwanym świecie, czyli w innych krajach. I jeśli chodzi o Polskę, to szczególnie mam okazję pracować i przychodzą jakby osoby zainteresowane tym, żeby poznać narzędzia. Z jednej strony i z drugiej strony i bardzo tak narzędziowo, że ja będę mieć narzędzia do mojej pracy i to są głównie z jednej strony coachowie rzeczywiście, osoby, które, coachowie, trenerzy rozwoju osobistego, a z drugiej strony obok tego są nauczyciele, z którymi sporo pracuję, nauczyciele w szkołach publicznych, podstawowych i liceach. Natomiast jak patrzę na tych uczestników moich czy klientów ze świata, to są jakby wszystkie kontynenty, tutaj nie ma różnicy, bo to jest i Azja, i Ameryka, znaczy Stany Zjednoczone, tak, Kanada i Europa, przychodzi większe spektrum specjalistów, dużo terapeutów i arteterapeutów, którzy chcą się nauczyć rzeczywiście bardzo pracy w tym podejściu biograficznym, podejściu, gdzie wykorzystuje fotografię własnych klientów. Chcą się uczyć, jak adaptować do swojej pracy to, co proponuję, czyli fotografię w coachingu, w pracy, w obrębie fotografii własnych klientów, plus drugi obszar fotografii aktywnej, czyli fotografowania jako pewnego procesu myślenia i komunikacji. I tutaj bardzo wielu przychodzi na moje szkolenia, na przykład arteterapeutów, terapeutów, dużo więcej niż coachów, ale coachowie też już coraz bardziej przychodzą. I fotografów, szczególnie tych portretowych, którzy widzą, że fotografowanie jest interakcją i pewnym procesem i bardzo dużo w ludziach, którzy się poddają sesji, następuje takiej w ogóle też refleksji własnej i że to jest w ogóle duże przeżycie i chcą rozwinąć swoje umiejętności i komunikacji, i budowania relacji i w ogóle wyciągnięcia jeszcze czegoś więcej, albo wręcz łączą, są fotografami, a zaczynają iść w takie profesje bardziej z rozwoju osobistego. Także to się różni tu i tu. I tak, żeby jakby to może jeszcze też uporządkować troszeczkę, można to różnie dzielić, co to jest ta fotografia w coachingu. Ja sobie na tak bardzo pragmatycznie to podzieliłam i tak to przedstawiam na takich kursach, jak wiesz, Introduction to Photography and Coaching, wprowadzenie do, tak, że są takie trzy
źródła fotografii, które ja eksploruję, to tak nazywam, bo ja nawet nie chcę nazywać tego dziedziny obszar, bo jestem sceptyczna co do takich podziałów tworzonych, wiesz, konceptualnie to się po prostu, te zastosowania bardzo są różne. Natomiast żeby tak posługiwać się szerokimi określeniami i dawać przestrzeń różnym ludziom do określania swojej pracy, to ja mówię, że są takie trzy źródła fotografii, które ja gdzieś tutaj eksploruję, rozwijam. To jest właśnie fotografia własna, która pochodzi z życia ludzi. To jest ta fotografia biograficzna. To są zdjęcia, które oni mają, przechowują. Czyli wiesz, za tym stoi całe moje życie, ta tożsamość, to co mówiliśmy o tym drzewie na początku. I tam po prostu jest cała kopalnia wiedzy o sobie, o swoich zasobach, o swojej historii, o wartościach, o szeregu różnych rzeczach. O, tak naprawdę o przyszłości też, bo można się dużo, dużo wychodzi refleksji o tym, jak ja chcę żyć, jak się też popatrzy na swoją przeszłość i na swoje na przykład powtarzające się pewne dążenia, pragnienia realizowane. Więc ta fotografia własna. Drugim takim obszarem eksplorowania fotografii to jest fotografia aktywna, czyli w ogóle fotografowanie. To jest bardzo ciekawy obszar. Fotografowanie w trakcie w ogóle sesji czy warsztatów grupowych, że ja zamiast gadać o czymś, czy my zamiast rozmawiać, to idziemy pewne zagadnienie pofotografować, na przykład czym jest, jak, co ja myślę o naszej o komunikacji w naszym zespole. Tak, albo kim jestem jako lider, kim ja na sesji indywidualnej, czy my liderzy na jakimś szkoleniu i idę na zewnątrz i zaczynam to fotografować, albo gdzie są bariery w naszej komunikacji, czy współpracy, czy zaufaniu, wiesz, jak ludzie zaczynają przynosić zdjęcia z korytarzy, z wind, to jest w ogóle niesamowicie kreatywna praca, gdzie się pojawiają nowe koncepcje, sposoby prezentacji, zaangażowanie w rozmawianie o tym. Otwiera się dużo rzeczy, które normalnie są gdzieś jednak przetrzymywane, niekomunikowane tak wprost. Czyli ta fotografia aktywna lub też po prostu ona uzupełnia pomiędzy sesjami proces dla kogoś, jako pewna praktyka, na przykład nawyku twórczego czy codziennego wychodzenia, żeby wyregulować właśnie życie. Czyli fotografia aktywna. I trzecim to jest ta fotografia już taka, gdzie głównie z niej skorzystam jako metafory, jako to coś, co poszerza perspektywę, uwalnia nowe myśli. Fotografia z kolekcji gotowych. Ja tutaj pracuję z AHA, fotografię, którą inspirują, fotografię, którą stworzyłam i którą w postaci narzędzia ubrałam i wydałam jakby z siebie, żeby inni mogli też korzystać w 2020 roku. I to już jest gotowa kolekcja zdjęć, czyli one nie niosą indywidualnej historii osób, ani nie są robione w trakcie, tylko osoby sobie wybierają te zdjęcia po to, żeby coś opowiedzieć, pomyśleć. I to jest ten trzeci taki obszar, źródło fotografii. Takie trzy. Własna, tworzona w trakcie i wybierana, gotowa i zdjęta. Trochę jakby mówiąc o tym, trochę zaczęłaś też mówić o tym, co to daje osobie, która jest w procesie, jak i samej osobie wspierającej. Zastanawiam się, czy jest coś jeszcze, co jest, nazwijmy to, korzyścią dla którejś ze stron. Czy to dla samego posługującego się, czy dla osoby w procesie? No, mogę tak dłużej odpowiedzieć. Proszę ci bardzo. To ja przełączam, ty, że tak powiem, żebyś była jedyną mówiącą. Nie, Asiu, nie zostawię mnie. Ale nie zostawię cię, ja będę słuchać, tylko po prostu wtedy spokojnie będę mogła obserwować ciebie, a nie zastanawiać się, czy mój profil jest teraz dobry, czy niekoniecznie, wiesz. To mój egoizm, ja będę po prostu bardziej uważnie mogła słuchać. Wyglądasz wspaniale. O, no, pewnie. Ja myślę, że w ogóle we dwie obok siebie, ty, wiesz, czarna. No, po ja tylu latach. Asiu, więc tak, odpowiadając na to, chciałabym, bo to jest o tych korzyściach, to jest w ogóle o sens, po co to robić. Ja tych pytań słyszę wiele i to jest ważne, ważne pytanie. To ja bym chciała tak z kilku zakątków zajrzeć do tego tematu. Pierwszy zakątek to byłby, wiesz, taki
jak głęboko albo daleko nas może zaprowadzić ta fotografia i co jest takiego specyficznego, ona nas zaprowadza. A drugie, to bym po prostu chciała chyba opowiedzieć jakiś przykład, wiesz, bo to przykłady zawsze dobrze mówią, bo w ogóle my wokół, jesteśmy wokół w temacie storytellingu ogólnie rzecz biorąc. To jest bardzo dobry pomysł. No to super, to jedziemy. Słuchaj, więc tak, jeśli chodzi o to, taki sens tej fotografii, po co ją wprowadzać? Ja bym powiedziała to tak, że my mamy zawsze jakąś sferę taką informacji i ta osoba, z którą pracujemy, informacji, które są widoczne. To jest to, co ja pamiętam, to, co jest w zasięgu mojej teraz, to jest to, co się dzieje tu i teraz w moim życiu. Ja przychodzę z jakimś problemem, czy z jakimś wyzwaniem, mam świadomość, że mam dostępne lub niedostępne jakieś możliwości, zasoby. To jest to, co jest dla mnie widoczne. Ja widzę swoją sytuację i kontekst tej sytuacji jakoś tam. Ale my mamy w naszym umyśle, w pamięci jeszcze inne informacje. A mianowicie jest cała gama informacji, które nie są widoczne, ale są ukryte. I to jest to, co na przykład ja nie chcę na co dzień o sobie mówić, bo jestem w jakiejś roli i przychodzę tutaj do coacha, terapeuty i po prostu zaczynam przed samą sobą te ukryte na co dzień informacje, albo w ogóle przede mną ukryte, bo o tym nie myślę w codziennym działaniu. Nagle widzę je. To są informacje, które są na przykład bardzo osobiste, dotyczą one jakichś moich głębiej zakopanych na przykład przekonań, z których sobie nie uświadamiam. I trzecie to są takie informacje, które są jakoś zatarte. Jakoś pamięć zatarła je. My pamiętamy to, co było tak, teraz się dzieje, ale nie zawsze pamiętamy to, co było XX lat na przykład temu. I teraz w momencie, kiedy ja wprowadzam fotografię, to bardzo szybko osoby widzą na fotografii i ona uruchamia z pamięci długiej to, co było zatarte, to się przypomina, to jest tutaj przed oczami, ale też to, co jest jakoś ukryte, nieuświadomione. I chciałam dać, żeby tego nie przekazać teoretycznie, po prostu przykład, który biorę z takiej sesji, którą miałam w listopadzie. On cały czas we mnie dźwięczy, jak wiesz, taki, jak dzwon dzwoni, to jeszcze długo, długo on, ten pogłos jego i coraz cichsze, ale cały czas słyszymy gdzieś. I on już ucichnie, a jeszcze czasem się słyszy ten dźwięk, wiesz, gdzieś w uszach i w głowie. I to jest taka sesja, która cały czas gdzieś we mnie jeszcze tak wybrzmiewa tym swoim odgłosem. Pracowałam z moją taką klientką, która jest z pochodzenia Ukrainką i tutaj jest w Polsce od kwietnia zeszłego roku. Jest menedżerką dużej korporacji i przyjechała tutaj, bo ją relokowała organizacja, żeby no, nie była na Ukrainie, gdzie jest wojna. I dużo w jej coachingu pracujemy nad tematem pewności siebie i ta pewność siebie jest w takim kontekście jej zawodowym głównie. Kiedy ona jest w interakcji z, ona ma takie dosyć wiesz, konkretne to stanowisko, że tak powiem, to są tematy prawne, audytowe, compliance'owe i po prostu ona chciałaby zwiększyć pewność siebie w różnych sytuacjach takich, wiesz, z klientami, z menadżerami, z executives i tak dalej. I to jest taki jeden z ważniejszych obszarów. I teraz wiesz, w kontekście pracy, ale gdzieś to jest jakoś ukryte, że jakby przecież ona jest uciekinierem, jakby ona przecież nie żyje u siebie. Przecież ona jest tu ze swoim dzieckiem i mamą. Jej mąż jest tam na Ukrainie. A my rozmawiamy o pewności siebie. Podczas którejś sesji żeśmy rozmawiały o tym, co będzie tą pewność siebie w niej wspierało. No i jednym z jej tych refleksji było to, że no, świadomość, dobra świadomość wartości swoich.
że ona będzie pewniejsza swojego zdania, będzie pewniej je mogła przedstawiać, nie będzie się wycofywała wobec różnych obiekcji, rozmów, dyskusji, gdzie być może są pewni inni rozmówcy silniejsi, że tak powiem, osobowościowo, kiedy ona będzie dobry miała kontakt, taką świadomą, pogłębioną świadomość właśnie swoich wartości, na czym ona bazuje. I słuchaj, stwierdziliśmy, że na kolejnej sesji może warto by jednak więcej w te wartości wejść, głębiej. Takżeśmy się umówiły i ona mi na koniec sesji, jak ja ją pytam, czy na tym możemy zakończyć, czy ona mi mówi, wiesz, ja przeczytałam ciebie na stronie, że ty pracujesz z fotografem, tak mnie to zainteresowało, chciałabym spróbować. Ja mówię, Anno, no to jest wspaniale, możemy to połączyć, bo skoro chcesz, umówiliśmy się, że będziemy pogłębiać tą twoją świadomość wartości, to przynieś, wybierz 2, 3 twoje najważniejsze zdjęcia. I ja to tak nazywam, twoje najważniejsze zdjęcie. Czasem mówię jedno, a czasem mówię 2, 3. I wiesz, Asia, właściwie wszyscy tutaj, którzy nas słuchacie, czy osoby, które potem to odsłuchają, jeśli ja mówię, przynieś swoje najważniejsze zdjęcie, to ta osoba będzie szukała, wybierała jakieś zdjęcie, które ktoś kiedyś zrobił, z jakiegoś powodu to zdjęcie zostało zachowane, z jakiegoś powodu ta osoba z 1000 zdjęć wybierze to jedno i przyniesie na sesję. Hej, tam jest dużo decyzji o tym, co jest ważne. Ale co jest ważne i też nie z takiej tylko logiki czystej, poprzez łączenie się ze swoimi myślami, bo my nie tylko z myśli mamy informacje, ale łączenie się ze sobą, też z intuicji, poprzez pewne przeczucia, odczucie całościowe, a w ogóle spojrzenie na siebie, odczuwanie. I taka decyzja przynieść z całego swojego życia, a masz 40, 50 lat, nie wiem, 30, jedno najważniejsze zdjęcie, to jest spora praca do wykonania między sesjami. I Anna przyniosła 2 zdjęcia. I kiedy zapytałam ją, które pierwsze, wybrała zdjęcie, na którym po prostu stoi, black and white, fotografia, i się uśmiecha. I moje pierwsze pytanie, co jest w tym zdjęciu ważne dla ciebie? Ona mówi, że to, że się uśmiecha. I ta sesja nas zaprowadziła na koniec. Ja tutaj potem pracuję z poziomami neurologicznymi DILCA, czyli budujemy całą ścieżkę, co jest ważnego, co dzięki temu się dalej dzieje w życiu, co jest możliwe i tak dalej, i tak dalej. Docieramy do tych wartości i dotarłyśmy na koniec końca do takiego momentu, kiedy Anna weszła, że jak ona skorzysta z tej sesji, przede wszystkim zobaczyła, jak ten uśmiech u niej co rano przekłada się na jej w ogóle widzenie świata, bycie w relacjach z innymi ludźmi, na dostrzeganie życzliwości, na zaufanie do ludzi, na zaufanie do świata i że na koniec końca ona dzięki tej sesji między innymi będzie pielęgnować w sobie myśl, że świat jest bezpiecznym miejscem do życia i że ona co wieczór sobie będzie to powtarzała, bo ona tu i teraz jest w bezpiecznym miejscu i że ona będzie to szeptać swojemu 3-letniemu synkowi do ucha na wieczór przed snem, jak go usypia, że świat jest bezpiecznym miejscem do życia. Ja jak to opowiadam, mam cały czas ciarki. Nie wiem jak ty. Ale widzisz, dla mnie nie jest tak istotne w sumie, oczywiście kontekstowo jest, czy ktoś jest executive, czy tu, czy life coaching. Pracujemy z człowiekiem. I teraz poczucie pewności siebie w kontekście zawodowym, ale przecież to jest osoba w jakiejś konkretnej sytuacji w życiu z jakąś też historią. I nagle w takim kontekście ta osoba przynosi takie zdjęcie i to ją prowadzi do takiego głębokiego jakiegoś wglądu i takie rzeczy się dzieją. Po prostu ja mam takich przykładów, wiesz, wiele, gdzie osoba nagle widzi jak i ona mówi, ja na tym zdjęciu to jestem ja prawdziwa. Ja mówię, ty prawdziwa, to znaczy powiedz coś o tym. Ty prawdziwa, to znaczy co? I to jest właśnie ta mająca zaufanie do życia, ta radosna to. Czyli przywrócenie jakichś w ogóle zasobów z młodości, zobaczenie, że w sytuacji tu i teraz, ucieczki, wojny, bycia i tak dalej, ona może, ona to też ma jakoś. Bardzo ważna sesja, bardzo dużo się tu zadziało i no to transformuje, nie tylko przekonania, ale w ogóle to
czucie siebie w ogóle, wiesz, w życiu. To umożliwia dużo rzeczy. Więc to jest przykład tego, co można zrobić w 50 minut na sesji dzięki takiej fotografii, którą ktoś wcześniej wybrał. Przykład na pracę z fotografią własną. I tu wyszło na dużo rzeczy zapomnianych, zatartych. Tu wyszły rzeczy też w ogóle ślepe, nie ukryte, nie o których on, tak. Nie wiem, czy już mogę mówić, czy Tak, jeszcze nie. ja tutaj ciszę. Bo mamy pytanie, jakby przeskakując zupełnie, może nie zupełnie, ale trochę w inną przestrzeń. Mamy od Bożenki pytanie. Dorotko, czy można gdzieś zobaczyć przykładowe zdjęcia? Czy w Twojej nowej książce są zdjęcia, o których mówisz? Tak, ja piszę teraz dwie książki i mam nadzieję, że one w ciągu iluś miesięcy wyjdą, gdzie będą zdjęcia już z pracy z klientami, bo taka piękna rzecz się dzieje, że z klientami z różnych krajów, że oni sami powiedzą, że ja zbieram te rzeczy, ale sami niektórzy chcą i mi przesyłają swoje zdjęcia po sesji z opisem, że je nie tylko mogę włączyć, ale że sami piszą swoje właśnie takie podsumowanie, na przykład refleksji, które mogę włączyć w książce. Więc ja ten materiał teraz zbieram, tworzę, porządkuję. Mam już koncepcję. W zeszłym tygodniu miałam takie nagle aha. I chyba mam już koncepcję na tą książkę po prostu. Także niebawem, mam nadzieję, że w przyszłym roku, jak nie, no to w ciągu półtora roku chciałam, żeby ona się ukazała. Czasem jakieś się pojawiają, wiesz, na fanpage'u czy na social mediach, no ale tak, żeby to zebrać, to tu. Teraz w ogóle wyjdzie niedługo, no za parę miesięcy myślę, książka o tych przestrzeniach niezmierzonych coachingu, którą redaguje Darek Niedzielski. Tam też jest mój artykuł i ja tam właśnie opisałam te trzy obszary. Tam też powinno się coś pojawić. Ale jakby ktoś był taki jak Bożena, tutaj jesteś zainteresowana, to ze mną zawsze się można też skontaktować indywidualnie, już osobiście ja coś mogę tak jeden na jeden w razie czego uchylić, pokazać wcześniej, gdyby ktoś był zainteresowany, zobaczyć. Tak, no to jest cały obszar różnych zdjęć robionych w trakcie. Też przykładowo fotografia taka terapeutyczna, czyli fotografowanie jako pewien proces refleksji, kontaktowania się ze sobą i wyrażania swoich emocji, odczuć siebie, to na to case study można sobie obejrzeć to na. Z mojej strony obraz coachingu można też wejść, bo prowadziłam webinar dla EMCC Global w zeszłym roku. On jest po angielsku, no niemniej jednak ja jestem Polką i mówię po angielsku, ale też są obrazy i tam trochę zdjęć pokazywałam klientów, ale to z fotografii terapeutycznej case study przekazywałam, jak klientka po prostu codziennie wychodziła fotografować i i jakie zdjęcia robiła, bardzo też wymowny przykład. Się zastanawiam, czekaj, gdzie tu jest? O. Kilka webinarów prowadziłam, one są dostępne na YouTubie, więc można sobie tam zajrzeć. Zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą. Dorotka, słuchając ciebie. Nie wiem, jak to ubrać w słowo. Bo z jednej strony rozumiem, że można i u ciebie skorzystać z sesji indywidualnej, i można u ciebie skorzystać z pracy zespołowej w kontekście fotografii, w coachingu i w procesie rozwoju. Jak jeszcze można, że tak powiem, się tego uczyć? Jak albo gdzie? Jak się można tego uczyć? Hmm.
Myślę, że istotnym elementem jakby tej nauki jest w ogóle własne doświadczenie. Ja jestem praktykiem, pragmatykiem i też opisałam i stosuję i uczę technik, które gdzieś też no sama po prostu rozwijałam w praktyce. W tej chwili to, co proponuję, jeśli chodzi o szkolenia, one są na przykład akredytowane przez ICF, czyli ta edukacja jest zweryfikowana i uznana za zgodną i z kompetencjami, i z etyką coachingu na świecie. No ale to nie jest skądś wyczytane i bardzo dużo ważna dla mnie była po prostu własne eksperymentowanie. Najpierw na sobie sprawdzanie, a potem odważnie po prostu zapraszanie innych do takiej pracy. Więc myślę, że czytać to, co jest dostępne, jest dużo literatury. Jeśli chodzi o polskojęzyczną, no to jest ta moja książka, jest e-book, jest sporo webinarów, artykuł, który był na Koźmińskim w Coaching Review. On jest na akademia.org podlinkowany, za darmo można go zobaczyć. Jako taka swoja na przestrzeniach coachingu u Darka Niedzielskiego na portalu też jakieś są moje artykuły, chyba ze dwa. Zacząć od tego i zastanowić się, co mogę dla siebie zrobić jako swój własny doświadczenie, żeby ze sobą popracować samymi, a potem po prostu pomyśleć sobie, jak ja w swoją pracę mogę to włączyć, no bo czy ja pracuję z grupami szkoleniowo-rozwojowo, czy w coachingu grupowym, zespołowym, czy w coachingu indywidualnym, w takim czy innym temacie, to mogę po prostu zacząć to włączać. Najprostszym pomysłem, który mogę każdemu po prostu zaproponować, to jest, jeśli zaczynasz jakiś nowy proces z klientem i chcesz się z nim poznać, coś więcej, żeby się o nim dowiedzieć, a on o sobie, zaproś go, żeby na pierwszą sesję przyniósł jakieś wybrane zdjęcie, które jest dla niego ważne w życiu. Albo spójrzcie na jego zdjęcie profilowe na Facebooku, bo za tym zdjęciem też stoi szereg decyzji. I zapytaj po prostu, skoro to jest zdjęcie, które przyniosłeś, albo to jest zdjęcie, które masz jako swoje profilowe, to co w nim jest ważnego dla ciebie? To jest zawsze to pierwsze, znaczy to nie zawsze jest pierwsze pytanie, ale to jest bardzo dobre coachingowe pytanie. Co ważnego jest dla ciebie na tym zdjęciu? Czy w tym zdjęciu? To mogą być różne rzeczy. To może być to, co jest na tym zdjęciu, a to może być to, że ktoś to zdjęcie podarował, a to może być to, że ono było kiedyś zrobione i albo przez kogoś zrobione i szereg innych rzeczy. To jest taki prosty sposób na to, żeby zacząć. Albo zrób swoją własną refleksję. Wybierz swoje różne zdjęcia z życia. Obejrzyj je, zobacz i zadaj sobie kilka takich pytań. Co ja fotografuję? Co jest dla mnie istotne w życiu, co mnie inspiruje, jakie były moje ważne przeżycia, o jakich moich, taki robię czasem proces bardzo fajny, mój live fotoalbum, bardzo to klienci lubią, czyli album życia, gdzie przechodzę przez taki model, sobie stworzyłam, o osiągnięciach, o relacjach, o umiejętnościach, czyli jak fotografie z życia pokazują moje ważne doświadczenia, które mnie zbudowały, moje ważne relacje i tak dalej, i tak dalej. Bo zdjęcie to jest, wiesz, zdjęcie, obraz, ale za nim stoi mnóstwo informacji o tym, co to są, tak jak Judy Weiser mówi, ślady naszego umysłu, każde zdjęcie, które robimy, ślady naszego umysłu. Ja dosyć dużo rzeczy publikuję, można poszukać, bo dzielę się tą wiedzą no po to, żeby ludzie mogli po prostu też to w swojej pracy wykorzystywać. Myślę, że jestem taką no bardzo dzielącą się osobą i dużo można znaleźć do tej inspiracji swojej. A drugi obszar to jest popatrzeć i poszukać na świecie. Wspaniałą grupę na Facebooku prowadzi Judy Weiser, jedna z takich głównych pionierek na fotografię terapii. I ona prowadzi grupę, na której jest ponad 8 tysięcy osób. Tam co codziennie się pojawiają przykłady ciekawej pracy
artyterapeutycznej, fototerapeutycznej, fotografii terapeutycznej, bo są różne dziedziny wideoterapii i innych dziedzin pokrewnych, gdzie można bardzo dużo zobaczyć już z samego patrzenia. No i w końcu myślę sobie, że w ogóle w tej mojej książce, no to jakby to już naprawdę dużo osób ją zna. To jest duża bibliografia na 2 czy 3 strony. To jest na końcu bibliografia w tej książce. I ta bibliografia, możemy ją Asię jakoś po tym live'ie, nie wiem, podlinkować, to czy będzie artykuł. Ja mam wyeksportowaną do odrębnego PDF-a, wiesz, tą bibliografię, to możemy ją podać, bo super. Ona jest co prawda sprzed paru lat, ale nadal tam są bardzo podstawowe książki i to już, ta bibliografia to już jest baza wiedzy. Do tego mogę dodać właśnie link do tej grupy Judy Weiser, coś jeszcze pomyślę, te artykuły, które są u Darka Niedzielskiego i tak dalej były zamieszczane i tam będą różne konteksty, bo te webinary chociażby, które są zamieszczone, prowadziłam dla IMCC o pracy z fotografią w stracie i w żałobie. Mam książkę, która w zeszłym roku wyszła razem z Tiną Ruzingerzer, taką artystką ze Szwajcarii, że mi wydało fotografii w opiece paliatywnej. Teraz były te ucieleśnione obrazy dla IMCC prowadziłam. Także to są bardzo różne konteksty w ogóle tej pracy z fotografią. I to są dostępne rzeczy. Także wiesz, ja myślę, że tak zrobimy. Ja to zbiorę, prześlę tobie i można będzie dołączyć. Dobrze. Dobra. Tu jest jeszcze jedno Napiję pytanie. Się herbatki. To ty przełknie, a ja ci przeczytam jeszcze jedno pytanie mamy tutaj od Ani. Czy jest granica pomiędzy fotografią coachingową a terapeutyczną? Tak. Przy czym taka mała uwaga, proszę nie brać tego do siebie. Ja to nazywam fotografia w coachingu, a nie coachingowa, bo to nie chodzi o to, że fotografia jest jakaś, tylko po prostu fotografia jest czymś i ona jest stosowana w coachingu. Ja dlatego to tak nazwałam, nie żaden fotocoaching czy coś, bo to jest coaching. Ja jestem coachem, poczuwam się do tego zawodu, to jest połowa mojego dnia codziennie, to są sesje i jakby tutaj to jest coaching. Natomiast fotografia w coachingu jest wykorzystywana, tak? Natomiast fotografia i tutaj te trzy różne źródła tej fotografii sobie można eksplorować. Natomiast fotografia terapeutyczna, to jak już sama nazwa mówi, to może wyraźniejsze by było po angielsku, gdzie po angielsku jest, po polsku jest fotografia jako przedmiot, rzeczownik, czyli przedmiot, zdjęcie, fotografia, synonim zdjęcie, ale też fotografia jako fotografowanie, czyli fotografia jako czynność. Po angielsku jest to rozróżnienie photography, czyli fotografowanie i photograph, image, zdjęcie. I teraz po angielsku, bo to terminologia się bierze z angielskiego, jest therapeutic photography, to jest fotografowanie terapeutyczne. Czyli tu już mówimy o procesie, o działaniu, które ma oddziaływanie terapeutyczne. Więc fotografia w coachingu to jest po prostu wykorzystywanie tej fotografii jako na pewnego źródła wglądów i w coachingu. Natomiast czy w terapii, czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie pokrewnej. Natomiast fotografia terapeutyczna to jest działanie, to jest fotografowanie terapeutyczne. Czyli ja intencjonalnie wychodzę z aparatem czy z telefonem i idę, jestem, leżę i fotografuję, bo mogę leżeć na łóżku i być chora, tak? I fotografuję, żeby opowiedzieć, jakby nadać moim emocjom, odczuciom, stanom, temu, co przeżywam i doświadczam dzisiaj, obecnie w życiu, pewną formę wyrazu, niekoniecznie słowną z różnych powodów, bo na przykład słowa mnie jeszcze nie satysfakcjonują, albo bo nie mogę tego nazwać, bo jestem w stanach depresji, się bardzo wykorzystuje fotografię terapeutyczną, czy w stanach paliatywnych, czy w stanach w ogóle takich, wiesz, przechodzenia przez duże zmiany ciężkie, życiowe, chorobowe, w onkologii na przykład, kiedy też nie wszystko możemy tak słowami. I ja fotografuję
żeby mieć tą możliwość wyrażenia z siebie, bo jak ja to uwolnię z siebie, wyrażę, no to wiemy, że tam dużo pozytywnych rzeczy dzięki temu się dzieje i to jest terapeutyczne. Ma oddziaływanie, to nie jest terapia formalna, to jest oddziaływanie terapeutyczne. Kojące, dające pozytywne doświadczenie, przyjemne emocje, dające poczucie satysfakcji, zadowolenia. No i to mnie prowadzi do tego, że ja mogę fotografię terapeutyczną stosować w procesach coachingu czy rozwoju dla ludzi zmieniających, gdzie wcale nie zaciera mi się granica, bo ja jestem w coachingu, pracuję ze sobą, to korzystam ze swoich zasobów, jest zasobna i chcę tą zmianę zrobić, ale uzupełniam to, ten proces fotografią terapeutyczną, na przykład w takim celu, żeby osoba nauczyła się, wypracowała sobie nawyk, powiedzmy, codziennego rano wstawania, regularności wychodzenia na zewnątrz i powiedzmy dostrzegania piękna w świecie i fotografowania tego. I to ma ten uzdrawiający, pozytywny aspekt. Ale może być wprost po prostu traktowana tylko po to, żeby warte terapii, we wsparciu kryzysowym, w trudnych sytuacjach, czy po prostu dla jakiegoś w życiu uspokojenia się, ukojenia, wypracowania tej harmonii, to jest ten mój temat, czy w ogóle wsparcia samego siebie, samych siebie, kiedy przechodzimy przez trudniejsze momenty w życiu, bo ktoś bliski na przykład cierpi, czy mamy jakiś wyjątkowy natłok różnych spraw i dużo musimy energii wydatkować na szereg różnych obowiązków chociażby i nas one obciążają emocjonalnie, duchowo, fizycznie, intelektualnie. Możemy wychodzić na zewnątrz z aparatem albo być w domu i po prostu fotografować. I to daje ten aspekt twórczy, że ja te moje myśli, doświadczenia, inne informacje, które wewnątrz siebie mi się pojawiają, w sposób twórczy przedstawiam. A tworzenie, twórczość nadaje sens, daje poczucie satysfakcji. Więc fotografia terapeutyczna to jest to, a fotografia w coachingu to nazywam po prostu wykorzystanie fotografii i różnych jej sposobów w procesie coachingu. I to jest bardzo dobre, ważne pytanie. Super, że zadałaś, Ania, to pytanie, bo oto jest w sumie też pomieszanie i tu w Polsce też jest dużo pomieszania, że fotografioterapia, czy fototerapia, czy fotografoterapia, bo to różnie ludzie nazywają. To jest stosowanie fotografii w terapii. W coachingu to jest to, co ja tutaj proponuję, a fotografia terapeutyczna to jest ta fotografia terapeutyczna. I jest jeszcze szereg odłamów, mówi się na świecie o mindful fotografii, czyli uważnościowa, czyli po prostu włączenie fotografii do ćwiczeń na uważność, żeby to jest takie, myślę, paralelne do tej terapeutycznej, tylko że no ma ten inny cel, w mindfulnessie jest jeden cel, w terapiach jest inny cel. Także bardzo ważne rozróżnienie, na punkcie którego Judy Weiser, moja bardzo serdeczna przyjaciółka w sumie i mentorka i się wymieniamy, po prostu jest taki jej punkt, bardzo jest ważny na to, żeby rozróżniać te rzeczy i to jest ważne. Zresztą jak ja na przykład pisałam swoją książkę i też, bo w mojej książce też to jest wyjaśnione, te definicje, to wszystko do Judy wtedy wysłałam i mówię, hej, przeczytaj to, sprawdź, czy przypadkiem ja tu dobrze każde słowo dobrałam, wyraziłam się, żeby nie robić zamieszania, że teraz ja sobie zaczynam pisać o fotografii w coachingu i robię to w oderwaniu od ludzi na świecie, którzy od 40 czy 50 lat o tym piszą w innych dziedzinach. Żebyśmy tu, no i to było w ogóle taki przyczynek do potem dużego takiego szacunku i przyjaźni z Judy, więc rzeczywiście no, te definicje jakoś są istotne, żeby je w głowie mieć. I zachowywać granice, które są, ale też świadomie czasem płynnie je przekraczać i korzystać z możliwości, które dają nam inne dziedziny, wiedzieć, gdzie te granice postawić, a gdzie może właśnie
poszerzyć swoje pole działania, żeby się też w życiu nie blokować i w pracy z klientami, tam gdzie jest potencjał do tego, żeby wykorzystać ich i czerpać z no jesteśmy gdzieś na humanistycznych, więc operujemy tutaj dużym takim swoim osądem i subiektywnym i też odczuciem, prawda, co jest możliwe. Ale wracając, bo nie przerywasz mi z pytaniem, jest cisza, może myślisz. Bo wiesz co, bo raz, że zasłuchałam się tym, co mówisz, bo jest to mi bliskie. Z drugiej strony stanęły mi przed oczami, wiesz co, przykłady. My na niektórych naszych warsztatach robimy zdjęcia każdego dnia. Szczególnie jak ludzie pracują bardzo w ćwiczenia, czy w procesach swoich i robimy coś w rodzaju jakby paska zmiany, nie? I jak tak. przepięknie widać, jak jakby z jaką energią też i w ciele zaczynają, a co się dzieje jakby w momencie, kiedy jest kryzys, bądź w momencie, kiedy wchodzą w coś głębiej i z czym wychodzą, jak zupełnie i jakby wizualnie innymi ludźmi są od w momencie startu i w momencie do widzenia kończy się warsztat, nie? Więc gdzieś słuchając was, czy w sensie ciebie i Ani, bo to dla mnie była rozmowa między wami, jednocześnie jakby no, analizowałam to, z czym ja się spotykam w naszej pracy. I No to ci powiem, przepraszam. nie, no ja już. Nie, wiesz, bo chciałam tak zatrzymać tą myśl twoją, więc to skomentować, to tak może, no to żebyśmy mogli, dajesz. tak, że to co mówisz, to jakby prowadzi właśnie do tej trzeciej dziedziny fotografioterapii, czyli fotografii w terapii. Bo jeśli ja na przykład przechodzę przez trudne momenty, ja mogę to siebie fotografować, żeby to zobaczyć. Mocne doświadczenie, sama na sobie też to przeżyłam, w takim byłam trudniejszym momencie mojego życia ileś lat temu. No, zobaczyć swoją rozpacz na przykład lub inne stany na zdjęciu, które sama sobie robię, albo ktoś mi, fototerapeuta. To jest bardzo mocne doświadczenie, ale no, otwierające na zmianę i to się stosuje rzeczywiście, to jest jedna z technik fotografioterapii, o której pisze Judy w swojej książce, no taki, nie mam, widzisz jej przy sobie, bo jestem w innym pokoju, tak na szybko jej nie mogę pokazywać, ale o technikach fototerapii, jej książka taka kultowa, gruba, po angielsku i ona właśnie o tym pisze, o jednej z technik fotografowania. W takich różnych stanach, kiedy jesteśmy i to się stosuje na przykład z ludźmi, którzy chorują, przy pracy z takimi trudnymi emocjami, przy zaburzeniach przeróżnych relacji z samym sobą. Moja droga, mam wrażenie, że jakby przegadałyśmy nie w sensie negatywnym, tylko poruszyłyśmy tak wiele wątków, że do drugiej kawy, że tak powiem, naszych słuchaczy będą mieli co dodać zamiast cukru. W sensie własne myśli i własną analitykę tego, co I wiesz co, ja usłyszeli. Tylko jednej rzeczy bym jeszcze dopowiedziała, bo tak się bardzo skupiliśmy na tych w sumie dwóch obszarach i fajnie, fotografii własnej, biograficznej, którą nazywam tego fotografowania. Dwa słowa, żeby tutaj nie pominąć tego, co z kolei w Polsce tak często mówiłam, że właśnie coachowie tego się uczą i po to często przychodzą, czyli narzędzia, że ta fotografia gotowa, kolekcja, z której korzystamy, są różne narzędzia lub sami sobie je tworzymy, przynosimy zdjęcia, też jest absolutnie wspaniałą techniką pracy, często nazywaną pracą z metaforą, ale to jest też praca z zasobami bardzo. I po prostu też ona wnosi dużo, dużo wartościowych rzeczy, bo tak jak na początku gdzieś to się pojawiło, tak my się ze sobą łączymy nie tylko poprzez myśli, ale poprzez odczucia, przeczucia, intuicje i obrazy nas z tym łączą.
Bo obraz zawiera nie tylko taką informację, co to jest, o, motyl na zdjęciu, człowiek na zdjęciu, ale tam się buduje cała jakaś moja skojarzeniowo, wiesz, interpretacja tego, co się dzieje. Tam są barwy, kolory, tam są jakieś układy, linie, harmonie lub dynamiczne lub chaotyczne. To wszystko w nas uruchamia myślenie, pobudza to myślenie, skojarzeniowość i poszerza pole widzenia, pole myślenia, więc jak najbardziej jest to też wspaniała praca, żeby włączać do przeróżnych procesów rozwoju osobistego fotografię, wybierać ją jako, zanim coś powiem, ilustrację do tego, co, jak to ilustruje moje zagadnienie i potem o tym opowiedzieć, zobaczyć, co się pojawi, no nie? Na tym budować. Dzięki wielkie. To patrząc na to, że ja już nie mam pytań, z tego co widzę, nasi słuchacze też nie mają pytań, zastanawiam się, czy jest jakieś pytanie, które ty byś chciała jeszcze usłyszeć? Pytanie, które chciałabym usłyszeć. Tak się, wiesz, zanurzyłam w odpowiedzi na twoich kilka super pytań i tych pytań od uczestniczek, że nie jestem teraz w wymyślaniu chyba dla siebie pytań. Ale wiesz co, ja bym chciała ci podziękować za to zaproszenie, bo to bardzo, bardzo miłe i cieszę się, że mogłam opowiedzieć. Mam nadzieję, że ponieważ to zostanie, że też kolejne osoby się zachęcą do tego, żeby popróbować i zobaczyć, jak to działa, jaka jest z tego, może być moc. I zachęcić wszystkich do tego, żeby zaufać, żeby rozwijać w sobie zaufanie do tego, o czym tu mówimy, bo pomimo, że dziś w ogóle jest bardzo dużo już naukowych jakby badań, które mówią o tym, jak pracuje nasz mózg, umysł i obraz ma tam swoje miejsce, to jakby równolegle do tego, co nam nauka może uzasadnić i potrzebujemy tych uzasadnień, też ufać tym informacjom właśnie, które płyną z czystego życiowego doświadczenia. Więc jeżeli ja na przykład zaobserwuję, że zaczynam w ogóle z jakimiś informacjami się łączyć, o których wcześniej nie myślałam i to jest dla mnie rozwijające, wnoszące, to mi coś daje dobrego i pomaga. I zaczynę to stosować z innymi osobami w różnych procesach rozwoju i tym ludziom to pomaga. I daje na przykład satysfakcję, wychodzą zadowoleni, bo to się często dzieje, bo zobaczyć rozwiązania w swojej własnej biografii albo na obrazie, to jest bardzo satysfakcjonujące, to ufać temu, że to znaczy, że to ma sens. Że jeśli jest w tym przyjemność, satysfakcja, pozytywny efekt, motywacja klienta do zmiany, to w tym jest sens. Dzięki wielkie, Dorotko. Ja bardzo dziękuję. Dzięki za przyjęcie zaproszenia. I tak wiesz co, tak teraz słuchałam tego, co mówisz i popatrzyłam na tło, które jest za mną i się teraz uśmiecham. Bo wiesz co, jakby dobierając tło na dziś, jakoś nic innego mi nie pasowało. A drodzy Państwo, to, co jest za mną, jest pracownią Bożenki Biskupskiej, niesamowitej plastyczki i rzeźbiarki polskiej. To jest, a jednocześnie to jest, z tego co widzę, to jest część zbiorów niesamowitego fotografa polskiego, który niedawno w Muzeum Sztuki Współczesnej miał wystawę, już niestety pośmiertną, swoich fotografii, a propos fotografii, Zygmunta Rytki. I tak się uśmiecham do Fundacji Sztuki Współczesnej przy okazji in situ. I cóż, więc ja czekam na, że tak powiem, informacje od ciebie, żebyśmy mogły dokleić, że tak powiem, do komentarzy tutaj. A Państwu życzymy, czy też życzę, cudownego dnia pełnego pięknych obrazów.
Ja też życzę w ogóle zauważania tych pięknych obrazów dookoła nas w naszym życiu, że one są. Warto je zauważyć, się nimi cieszyć. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.